Cześć, witajcie! Jak pewnie zauważyliście, nazwa kanału uległa zmianie, a to dlatego, że nie chcieliśmy Was zanudzać tylko i wyłącznie wędkarstwem i chcemy Wam pokazać też troszkę więcej z naszego życia. A dziś pokażemy Wam, co będziemy robić na naszym ogrodzie działkowym, który kupiliśmy miesiąc temu. Troszkę udało nam się tu już zagospodarować. Zaraz Was oprowadzę, pokażę. A dziś będziemy rozbierać starą, wiekową altankę, która sypie nam się na głowę, jest tam mnóstwo pleśni i ogólnie nie opłaca się jej już naprawiać, więc będziemy budować nową. Ale żeby było coś nowego, najpierw trzeba zburzyć coś starego, więc o tym ten film. A teraz oprowadzę Was po naszej działce. A więc wchodzimy, są takie dwa drzewa, przez które nie da się przejść. I o ile tą stronę ogrodu już trochę doprowadziliśmy do ładu, rosną tu już warzywka, o tyle ta strona wymaga jeszcze ogromu prac. A dziś będziemy rozbierać tą starą, wiekową altanę, którą jak widzicie, no nie opłaca się remontować. Tym bardziej, że w środku nie napawa optymizmem, więc będzie demolka. Po kilku godzinach pracy mamy częściowo rozebrany dach. Chłopaki zaczęli rozbierać ścianę. Trochę tam już leży różnych różności. No i zrobiliśmy się trochę głodni, bo już jest godzina gdzieś mniej więcej koło 14. I nasz mały nadworny kucharz gotuje obiad. Oluś, co gotujesz? Nie wiem, mięso. Mięsko. Grillujesz. I ziemniaczki, tak?
Będziemy jeść obiadek. Chłopaki, jak wam idzie? Lekko czy ciężko? Tak jak widać. Chyba nie pękła. Uważać. Ostrożnie, żeby nie pociąć sobie rąk, bo to wszystko jest tak stare, że... Było pęknięcie i tak. Na zdrowie. Na zdrowie. Dobra. Te szyby, ten, trzeba będzie gdzieś poukładać. Ja je zaraz pozabieram w jedno miejsce, żeby się nikt nie pokaleczył. Rzecz niemożliwa. Co? Tam jest straszny pajo. Nie wiem, czy go widać. Siedzi w oknie. Nie w oknie. Ama. Nie w oknie? On jest w altance? A my tam wchodziliśmy do tej altanki. Ma tu gniazdo wrogu tu. A zniknął! Chyba przed. Ja go mam tam zamić, bo ja wiem, że ja nie będę robił. Tu jest. One tu na pewno mają. One skaczą, to chyba są tu skoczki. Chwila odpoczynku. Oluś zrobił obiadek. Zjemy i działamy dalej, nie Kacper? Tak. No to smacznego.
No i tak, kochani, wygląda po całym dniu pracy. Została jedna ściana, bo tam jeszcze jest taki schowek na narzędzia, musimy z niego powyciągać. Dopiero będziemy rozwalać, ale tutaj już nic nie ma, także jeszcze parę dni nam to pewnie zajmie, zanim rozwalimy do końca. No ale i tak, jak na jeden dzień, to ogrom pracy. Także kochani, do zobaczenia w kolejnym filmie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Chłopcy wykonali kawał dobrej roboty. Zapraszamy do komentowania, subskrybowania, do łapeczek w górę i do zobaczenia na kolejnym filmie.